Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku ze Skate'a 1. Dzisiaj sobie ukończymy w sumie ostatni challenge związany z gazetą Skateboard Mag, czyli dostaniemy się dzisiaj na okładkę tego magazynu, czyli taki główny cel, powiedzmy, w połowie gry, ponieważ jak wiecie, w skate'cie chodzi o to, aby dostać się najpierw na pierwszą okładkę magazynu, potem na drugą. Tak więc jesteśmy dzisiaj w połowie gry i wykonamy sobie ten finałowy challenge. Zobaczymy, co tutaj w ogóle mamy. 475 punktów mamy zdobyć z tych schodów. O, troszeczkę przegiąłem. Już na samym początku troszeczkę przegięcie z mojej strony. Dobra, powtórzymy sobie to. W sumie to wystarczy wykonać jakiegoś kickflipa, jakiegoś fajnego. Fajnie to będzie wyglądało na zdjęciu. O, właśnie, o to chodziło. No i zaraz wybierzemy sobie jakieś zdjęcie, które tutaj najlepiej będzie obrazowało ten nasz wyczyn. Tak jak mówiłem, tutaj ja często wykonuję kickflipy, ja wam mówiłem to też z tego względu, że no sam kiedy jeździłem na desce, po prostu uwielbiałem te triki, uwielbiałem flipy, dlatego tak się nimi bawię też w grze. No i nawet to fajnie wyszło, no mamy tutaj główną okładkę. O, i teraz zapomniałem nawet, że odblokujemy też zawody X Games. Tak więc w dzisiejszym odcinku, kurczę, skupimy się bardziej już nie na zawodach, które są związane tam z kolejnymi okładkami, żebyśmy je zdobyli, tylko po prostu skupimy się na zawodach X Games, które chyba są kojarzone przez was, tak? Są naprawdę bardzo popularne zawody w wielu dyscyplinach tutaj. Mamy wiele dyscyplin w zawodach X Games, tak więc udamy się tam. Raczej będziemy się teleportowali, żeby też było szybciej. Aha, są tutaj. Już widzę. Znaczy przed chwilą widziałem, że mamy dwie możliwości, będą dwie konkurencje. Pewnie jedna to będzie takie, wiecie, bardziej zawody, gdzie będziemy konkurowali z kimś, a potem to będzie ta wielka mega rampa, z której będzie można robić ogromne, wielopunktowe tutaj jakieś kombosy. No dobra, zobaczymy, co ciekawego do nas mają. Jak widzicie, też wszystko tutaj rozgrywa się na żywo. Oczywiście zawody X Games widzieliście już na pewno w przypadku tutaj Skate'a 2. Pokazywałem całego wam let's playa w przypadku Skate'a 3, bo też pewnego let's playa wam pokazywałem. No i teraz gramy sobie te zawody w Skate'cie oczywiście 1. Gra jest fajna, naprawdę mamy sporo tutaj do robienia, bo wiele osób mnie o to pyta, czy warto w Skate'a 1 jeszcze tutaj zainwestować. Tak, ta gra jest świetna, ma fajne miasto, to fajną rozgrywkę, pośrednia rozgrywka jest taka sama we wszystkich częściach. No brakuje tylko tego, że z deski nie można zejść, tak? To jest taki minus i to czasami irytuje w dużym stopniu. W tej konkurencji będzie chodziło o to, że mamy, po prostu będzie nam sumowało tutaj, gdziekolwiek podjedziemy, cokolwiek zrobimy, to te punkty nam będzie sumowało. I też zobaczcie, mam mnożnik razy 3, tak więc tutaj już nie mają w tej rundzie ze mną tak naprawdę najmniejszych szans, mając mnożnik razy 3. Można tutaj sporo punktów naczaskać. Ja pamiętam, że jak była premiera Skate'a 1, aj kurczę, jak była premiera, tam no w okolicach premiery, istniał taki fajny glitch, który potrafił sporo punktów tutaj naczaskać. No mogliśmy naczaskać sporo punktów i jak mieliśmy mnożnik razy 3, to tam spokojnie można było zdobyć jakieś 30 tysięcy punktów w minutę. I pamiętam, że to było troszeczkę nieuczciwe w trybie siedziałbym, bo nie każdy tą sztuczkę potrafił zastosować. I co za tym potem szło, no wiele osób no nie miało szans, grając sobie uczciwie. No ale po czasie to wyeliminowali, do tej pory już tego nie ma. Jak widzicie, 12 tysięcy... Aj kurczę, zahaczyłem jeszcze w ostatniej chwili. 12, no prawie przewaga dwukrotna, jak widzicie. A już tutaj nic nie wyjdzie, 10 sekund to zaczyna odcinek. Chociaż jeszcze może coś tutaj mi się uda. Aj, no jest mnożnik razy 3, ale już sobie nic nie zrobimy ciekawego. No to nam została kolejna runda. Tutaj chyba są 4 albo nawet i 5 rund, jesteśmy na prowadzeniu. Tutaj też jak widzieliście przed chwilą, mamy zupełnie inną punktację. Ta punktacja troszeczkę inaczej wygląda niż zazwyczaj. Someone's gonna backside flip those stairs, and the wedge, well, the wedge just screams up or down.
Czyli tak jak do tej pory mieliśmy możliwość jeżdżenia sobie po tej całej arenie, tak teraz możemy zdobyć punkty w jednej lokacji, tylko na takich, na jednej, nawet na dwóch chyba tutaj. W dwóch miejscówkach możemy zdobyć punkty. Się skupić, aby chociaż tam mieć drugie miejsce, znaczy no drugie mam już, ale coś czuję, że zaraz ktoś mnie dogoni. Dobra, mamy pierwsze miejsce, super, udało się. Jakoś nie wiem, mało efektownie to tutaj wyszło mi, ale jest pierwsze miejsce i kurczę, jak już mam w dwóch konkurencjach pierwsze miejsce, to mam też duże szanse na to, że wygram. Kurczę, no przez to, że tutaj... Ajajaj. A, powtórzymy to, może coś innego tu nam wyjdzie. Przez to, że rzeczywiście tam mi ten ekran smuży, bo przejechałem za daleko po prostu się tutaj posunąłem. Zobaczcie, już jak jestem tutaj, to gra mnie nawołuje tego, żebym wrócił. I przez to śnieżenie ciężko mi było tam wykręcić ten trik, który chciałem. No też nie zawsze jest tak w skejcie, że po prostu wyrobimy to, co chcemy, tak? Ponieważ... Nie no, jak ktoś jeździł z was na desce i kurczę, wystarczy lekkie popchnięcie deski nie w tą stronę, czy po prostu za mocne popchnięcie deski, no sprawia, że ten trik zupełnie inny wychodzi, albo w ogóle nic nie wychodzi, tak? Tak samo jest w skejcie i za to tą grę cenię właśnie, że strasznie mi tutaj, powiem wam, ta realistyka tej gry. Wiadomo, to nie jest odwzorowanie identyczne, nie da się odwzorować tego, co się dzieje na desce prawdziwej w grze, no, ale naprawdę, tutaj jeśli chodzi o tą grę, to jest to moim zdaniem sukces twórców EA. To stworzyło EA, wyobraźcie sobie, tą grę stworzyło EA. Ale zaraz to dokończę, bo chcę się tutaj najpierw skupić, o co będzie chodziło w kolejnej rundzie. No na razie pierwsze miejsce jest dużą przewagą nad konkurencją, więc jest dobrze. No dobra, wszystko wiadomo. Teraz tu postaram się jakiś też fajny wynik wykręcić. No ale jeśli już wspominamy o EA, to ostatnio narzekałem, że EA robi dosyć słabe gry, ale naprawdę tutaj Skate Team wyszedł i fajnie, zobaczcie, bo mamy Tonego Hawka, który już tak naprawdę kurczę umiera. To jest dla fana tej gry, Tonego Hawka, którego grałem naprawdę dosyć długo, też grałem we wszystkie części. To jest taki troszeczkę cios, tak, że no nic nowego, fajnego nie dostajemy, a jeśli dostajemy coś nowego, to jest to bubel tak naprawdę, nie ma już tych starych Tony Hawków, które wychodziły kiedyś. Ale zobaczcie, pojawiła się konkurencja i to jest zupełnie inny produkt, jest to on przeznaczony zupełnie dla innych osób. W Tony Hawku mogliśmy wykręcać wyniki, jakie chcieliśmy, tam chodziło o te kombosy, te punkty, żeby było ich najwięcej. Tutaj bardziej skupiamy się na realistyce i w sumie nie mógłbym ocenić, czy która gra jest lepsza. Obydwie mają zupełnie inny tutaj styl jazdy, tu mamy realistykę, tam mamy zabawę i obydwie gry mi się naprawdę podobają, bo też pytaliście mnie o to, naprawdę podoba mi się zarówno jeden pomysł, jak i drugi. Szkoda, że ten Tony Hawk nie jest już tak naprawdę tworzone tak, jak były to kiedyś. Nawet jakby wypuścili jakiegoś nowego, teraz fajnego, nie z tą deską plastikową, tylko coś fajnego w starym stylu, albo jakaś nowa technologia, jakby wymyślić coś nowego, jakąś tam, to by było na pewno bardzo fajnie. Nie wiem, co wy o tym myślicie, co wy myślicie o tym, że seria Tonego Hawka po prostu umiera, nie wiem. Chciałbym właśnie dostrzec wasze opinie, a wiem, że wśród moich widzów mam sporo tutaj fanów Tonego Hawka, bo pamiętam, jak subskrybowaliście mnie w dużej ilości właśnie za Skate'a trójkę, dwójkę, pisaliście mi tam często o Tonym Hawku, pytaliście mnie Tonego Hawka i właśnie tak ciekawi mnie, co wy o tym myślicie. Jak widzicie, udało mi się bez najmniejszych problemów tutaj mieć to pierwsze miejsce, ale tak szczerze to ja nie jestem z tego wyniku zadowolony, tutaj można spokojnie wykręcić lepsze wyniki. Ale też tak jest, jak się długo nie gra w grę, a potem się do niej przysiądzie, to nie wychodzi wszystko tak, jakby się chciało. No jak już się przysiądzie do gry, to naprawdę wyniki można tutaj rewelacyjne trzaskać. Cały czas pierwsze miejsce i w sumie tutaj teraz już nie ma szans, żebym przegrał.
Aj, kurczę, jeszcze. Dobra, tutaj chyba nie będę mógł nawet zjechać. Zaraz pewnie gra mnie cofnie. No właśnie, mamy tutaj strzałki wyraźnie oznaczone, gdzie mamy te punkty zdobywać. Aj, kurczę, no. Nic, kurczę, to co chcę, to co mam w głowie, w ogóle nie da się przelać na ruchy w grze. Ale skupmy się bardziej. Mhm, super, jeszcze w murzyna przywaliłem. To czasami, powiem wam, irytuje, kiedy gram, skupiam się na grze, wychodzi mi wszystko coś idealnie, tylko po prostu wystarczy, żeby wyskoczyć i wylądować, a tu idzie jakiś koleś taranem, dosłownie się zaatakuje i po całej akcji, tak? Często tak miałem w skejcie, może nie tutaj w jakichś takich zawodach, bo w zawodach raczej ci przeciwnicy mi za bardzo nie przeszkadzają, ale jak nieraz grałem w skejta dwójkę, trójkę, o tam na ulicy mi ludzie przeszkadzali, jakaś babcia przyleciała sobie, dziadek z laską tam szedł, potem jeszcze mi walnął z tej laski. W sumie pamiętacie, jak grałem w skejta, jakie tam akcje się działy. I chyba w tych zawodach, w tej konkurencji będzie lipa. Dobrze sobie już wcześniej tą przewagę tutaj nad nimi stworzyłem, bo by była naprawdę straszna lipa. Jeszcze może coś tu wykręcę. Mhm, wykręcę nogę sobie. Ale może... A, pięknie. 20 sekund to już... A jestem... Kurczę, 100 punktów. Tutaj 600 to na luzie bym wykręcił, gdybym... troszeczkę przed odcinkiem sobie potrenował. Ale też naprawdę zawody X Games podobają mi się strasznie, więc jak przejdę Skate'a 1, na pewno będę nagrywał jakieś materiały z Skate'a 3 właśnie w sieci, w zawodach X Games. Tam rozrywka może być naprawdę bardzo fajna. No i jak widzicie, w tych zawodach przegrałem, ale ogólnie wygrałem, jestem na pierwszym miejscu. No to chodziło, jedno złoto mamy, jak widzicie. Tam się gra zapisze. No właśnie, i teraz weźmiemy sobie kolejne zawody, czyli będziemy skakali z wysokiej, naprawdę ogromnej rampy skoczni. To będzie coś fajnego. No i jestem obok skoczni. Mamy jakąś tam windę, którą sobie wjedziemy na samą górę. No i tą rampę chyba kojarzycie, ona jest najbardziej chyba kojarzona tutaj z zawodami X-Games, na których praktycznie taka sama występuje w rzeczywistości. Nawet powiem wam, że identyczna wystąpiła w częściach kolejnych, czyli w dwójce i trójce ta właśnie skocznia. Tam troszeczkę zawody wyglądały inaczej. Tutaj będziemy mieli, zakładam, 5 rund, w których to będziemy musieli zdobyć jak najlepszy ten rating. A wyląduje? Jest, udało się, ale naprawdę czuć tutaj tą wysokość, czuć tą prędkość. Jeden mój ruch nieuważny i tak naprawdę byłaby lipa, uwierzcie mi na słowo. Mamy 90, pierwsze miejsce, dobra. Wow, przewaga spora, prawie 10 tutaj procent między drugim miejscem. Ale wykombinujemy coś może lepszego, coś bardziej ryzykownego. No najwyżej, już jestem tak na pierwszym miejscu po tej pierwszej rundzie, więc można ryzykować. Aj, kurde no. Widzicie, tak jak mówiłem, tutaj naprawdę wystarczy chwila nieuwagi i jest koniec. Tutaj nie ma co, przy takich prędkościach, przy takich tutaj trikach ciężkich jest ciężko wylądować. Tym bardziej, że on czasami zarzuci tego naszego skatera, skate'a. I lipa. O, wylądowałem, ale słabo, kiki to było słabe. Uohohoho, nie wyląduje, pewnie. Tak myślałem, że nie wyląduje. Nie to chciałem zrobić, kurczę, taki trik to był naprawdę ciężki do wylądowania. Tutaj trzeba by było mieć jeszcze większą prędkość, trzeba było się bardziej rozpędzić. Więc tutaj zaryzykowałem w sumie. Ale można się bawić, jak już mam pierwsze miejsce na razie, to można się bawić. O, to samo, nie wyląduje, nie ma szans, dokładnie. Tutaj trzeba po prostu mieć tą świadomość, że wykonując trik, ja jeszcze muszę mieć czas na to, żeby on wylądował, żeby on się ułożył do tego lądowania i żeby wylądował. Kiedy ja to robię taki trik i mam mało czasu na lądowanie, no to jest lipa i mamy ostatnią rundę już.
Zobaczymy, czy wyjdzie coś. Mam cały czas pierwsze miejsce, więc naprawdę mogę tutaj to zepsuć. Kickflip. Okej, okay, wylądowane, ale słabe, słabo mało punktów dostałem. I powtórka, nie ma szans, nie? Nie no, nie ma szans na to, dobra. Cztery fejle, ale jest zwycięzcą, więc to jest najważniejsze. Mamy 2 złota w zawodach tutaj X-Games. Może nie jakoś fajnie one by zostały tutaj przeze mnie wywalczone, ale tak jak mówiłem, pobawimy się w zawodach X-Games z innymi rywalami, z innymi przeciwnikami. W skejcie trójce, jak skończę tylko jedynkę, na pewno, mogę wam to obiecać. A tymczasem to będzie tyle, taki krótki odcinek z zawodami X-Games. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!